Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam Zanosz i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. To jest kolejny odcinek z czasu, kiedy mnie nie ma. Także tak, z kolei właśnie o czym mówimy, że mnie nie ma, to nie, dzisiaj nie zrobimy jeszcze całego tutaj węzła pociągów podziemnych, bo po prostu na to nie jestem w stanie tego zrobić. Tak, to jest po prostu prosta przyczyna. Dlatego to będzie później robione, czyli cały tutaj ten węzeł kolejowy, wszystko tutaj też, tak samo tutaj już ta część. Na podłączenie tej reszty pociągów, wiemy o co chodzi, to będzie później. Jedyne co na dzisiaj zrobimy, żeby nie było, że nic nie zrobimy z pociągami tutaj, w tym rejonie. No my sobie podłączymy pociągi, na razie tutaj sobie zrobimy wjazd do tunelu. O, dobra. I to będzie taki tunel prosty, jak prosty. Ale chodzi mi tylko i wyłącznie, aby je podpiąć właśnie tutaj z tym tunelem wjazdowym, o tym tu i tu tym wyjazdowym. Bo dzięki temu jakby coś już będziemy mieli podłączenie właśnie tych pociągów, tych do właśnie tego typu połączenia, jakby coś. To jest tylko taka, wiecie, chwilówka. Jakby mi się to wszystko zapisuje, tu się wszystko tnie. Dobra, to tak, po pierwsze musimy spuścić go jak najniżej. Powiedzmy, że to jest dobra wysokość. Chcemy, żeby to oczywiście było po wszystkim. I stąd byśmy się podłączyli z tym drugim tunelem, ale wiemy, że one są dosyć na różnych wysokościach i tu byśmy zrobili wjazd, dobra. No i w teorii one już są podłączone w jeden tunel, wystarczy je podłączyć. Już ewidentnie widzę. I byłoby dobrze, jakbyśmy go zrobili w ten sposób, żebyśmy go później nie musieli wyburzyć sobie. Dobra. Więc się na łatwe było wyburzenie, o to mi chodzi. To tak, czy tu jesteśmy... A, bo to też jest jakiś tunel. Co to jest za tunel? To jest drogowy? Nie, to jest kolejowy, ale to jest inna kolejka. Dobra, to... Ewidentnie trzeba zrobić coś takiego, że... I coś takiego? Nie, okej. Ewidentnie nie chcesz zrobić tego po mojej myśli. Czekajcie, może taki długi? Jest, był. Dobra. I teraz w teorii z tej pozycji zjechać w dół. Nie wiem, jakoś spróbować. A już niżej się nie da. Co? Jak to jest możliwe? To czemu ten taki jedzie nisko w takim wypadku? Nie wiem. Najwyraźniej on tutaj jest sztucznie zaniżony. Dobra, tym sobie go podniesiemy. A, nie, on nie jest. On tak przez przypadek musiał najwyraźniej jechać. Że jest aż tak nisko było. No ma, tak czy siak, to powinno już na razie poskutkować póki co. Więc mamy jakby coś tutaj, drugie podłączenie. Oczywiście tutaj są korki i korkami tymi się na razie nie będziemy w żaden sposób zajmować. Dziś się zajmiemy tą częścią, a mianowicie krótki odcinek, bo krótki. Ale najważniejsze jest to, iż sobie zrobimy tutaj ten port. Się nam tutaj rozwinął w tej części. I tak, jak widzicie, już trochę uprzątnąłem to wszystko. Został tutaj jeden wiatrak, który jest do wyburzenia oczywiście. Autostradowy tutaj zjazd został póki co wyburzony. On w przyszłość tutaj wróci, ale to jest przyszłość. I postawiłem tutaj też sobie jedną stację nadziemną kolejki i jest wyprowadzona tutaj górą. Tędy jedzie i będzie podłączona. Ponieważ tak, tu planujemy zrobić jedną stację. Tu będzie druga nadziemna. I tu będzie prawdopodobnie jedna naziemna, a gdzieś tu jeszcze będzie to lotnisko, więc nie wiem, czy tu będzie nadziemna. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? W skrócie, tutaj tego rejonu już nie będziemy dzisiaj robić, bo nie wiemy, jak to się zakończy. Ale najważniejsze jest oczywiście jedno. Chcemy zrobić sobie port, megaport. A do tego jest potrzebne oczywiście rybki. No i zobaczmy, co my tu robiliśmy połowy. Oczywiście głównie będziemy robić hodowlę, bo hodowli mieliśmy tutaj mało. W sensie ona tutaj niby jest, ale to nie jest to.
Tak, po pierwsze to jest tutaj nieważne, bo liczy się głębokość. No i tak, hodowla alg. Czekaj, to nie to. To jest co? Przemysł. No i tak, my tu mamy sandrele. I ogólnie sandrele to mamy w większości rejonów wód w naszym całym mieście. Świetnie. Ale też są oczywiście inne ryby, jak te tutaj, które dopływają, ale nimi się nie zajmujemy. Więc prawdopodobnie tuńczyk to nie, tuńczyk to jest zła rzecz. Skorupiaki tu byśmy mogli jedne postawić. Tak, to będą skorupiaki pierwsze. Miejsce na z tych budynków jest trochę mniejszy. Nie, nie jest tak, to tak nie działa. No mam, to są skorupiaki? Tak, to są skorupiaki. Nawet powiedziałbym, że one są najmniejsze. My sobie je tutaj postawimy jakoś w ten sposób. I później już będą normalne te budynki, ale po prostu te skorupiaki puścimy, żeby płynęły po tym rejonie. Tak, żeby tutaj się jeszcze to pokrzyżowało trochę. No i teraz metoda na budowę tego jest dosyć prosta, przynajmniej moją metodą. A mianowicie budujemy sobie tyle. Taki odcinek. Dobrze, wyburzamy sobie to, wyburzamy. Budujemy teraz tutaj najkrótszy odcinek, co nie? I stawiamy jeszcze raz ten budynek z prostej przyczyny, a mianowicie cyk. Dobrze. I już jest w odpowiedniej odległości i w ogóle. Także tak, to dobrze wygląda. Tu sobie zróbmy to, to i tu sobie zakręca to lekko. No i teraz każdy tak budynek trzeba poustawiać. Kolejna proponuję postawić tutaj nieprzetwornie tuńczyka, bynajmniej. A naszą hodowlę tutaj wodorostów. Znaczy tak, oczywiście, że najlepiej byłoby postawić je wiadomo jak. Ale jest to wykonalne. Pokażę wam dlaczego. Ponieważ, no właśnie. No właśnie. W teorii moglibyśmy to zrobić w jeden sposób i zobaczmy, czy to się uda, ale wątpię naprawdę, żebyśmy oszukali system. Nie, nie da się oszukać systemu. Chyba, że jeszcze jest jeden sposób na oszukiwanie systemu. Droga gruntowa. Ale nie, też zobaczcie, nam nie chce wejść. Czyli po prostu nie ma sposobu, zawsze musi być taka jednego do drugiego. I my tu naprawdę szukamy jak najkrótszej ścieżki, bo one i tak się zawsze podłączą w każdym możliwym wypadku. Także tak, tutaj nie będzie hodowli, ale tutaj od razu już damy na połów naszych sandreli. Tak, rybacka, nie, sandrele, tak. No i ten sam patent, czyli cyk. A, no i tutaj jeszcze sobie zainwestujemy w coś, czego nie ma w ogóle w całym naszym mieście. Ale w ten budynek zainwestujemy gdzieś tutaj na końcu. A mianowicie w coś, co powinno zostać postawione dużo wcześniej w tego typu płacie. A mianowicie przystań dla statków takich turystycznych. Bo wiemy, że nasze miasto jest głównie industries i tak dalej, ale też jakichś turystów tu moglibyśmy ugościć. To jest zawsze jakiś ekstra zysk, a to wszyscy chyba lubimy, prawda? No, więc zaraz tym się po prostu zajmiemy. Najmniejsza odległość. Przy okazji, jak budujecie w ten sposób, jak teraz pokazuję, macie pewność, że te budynki, bo w Cities Skylines tak się często zdarza, nagle nam nie podskoczą do góry, nie wywindują, o tak jak na przykład tutaj one poszły do góry, to w ten sposób nie ma. Nie ma takiej możliwości, bo one po prostu muszą wyglądać tak, jak wyglądają. Nie ma. Kolejny. Zobaczymy, jeżeli tutaj się ich uda wstawić. Tutaj dajmy tam hodowlę. To będzie chyba ostatnia hodowla. Tak, to będzie ostatnia hodowla. Dobra. Dajmy sobie to. No i tu będą sandrele. Tak, te będą wypływać sobie już gdzieś tam prawdopodobnie za granicę. I gdyby nam tu się jeszcze jedna zmieściła, a zmieści się, to jak się z tym naszym portem teraz by tutaj chciało wstawić. Ale poczekajcie. I teraz pytanie ze 100 punktów, jakiej wielkości jest port? Ale wydaje mi się, że będzie z tym problem duży, żeby go tutaj jeszcze wcisnąć. No, niestety. Co? Szkoda. Szkoda, gdybyśmy mogli jakoś bardziej rozrzucić i żeby to nie wyglądało tak, jak wygląda, to pewnie by się udało. Chyba, że bym przystawił wszystkie budynki minimalnie, ale to nie jest minimalna odległość. To bynajmniej nie jest minimalna odległość. Trzeba by dosyć dużo poprzestawiać tych budynków, a i tak to prawdopodobnie by nie dało w efekcie końcowym niczego faktycznie dużego. Dobrze, no to w takim wypadku tak, jeżeli właśnie tak jak ten budynek wam pokazał, że w środkowy palec, że on tak się nie podłączy, zmieniacie tą drogę na drogę gruntową i on się od razu powinien podłączyć, tylko to nie był ten, ale to jest ten, proszę bardzo, podłączył się, wracamy do drogi tej głównej i proszę bardzo, jest idealnie postawione.
Chyba, że teraz by się postawił tamten budynek, ale... Szanse minimalne. No niestety. Niestety szkoda. Jest jeden pomysł, jak możemy to wstawić i z niego skorzystamy. Mianowicie, wystarczyłoby wyburzyć ten fragment. Pomijając to, że mu tam granica i tak dalej. Okej, w ogóle my zobaczmy, czy on tu w świetle granicy jest w stanie wyjść. Jest! Tylko trzeba to odpowiednio tutaj wszystko zaaranżować. No i nie ma. I w teorii powinno to być tutaj w stanie to do zrobienia. Tak, to sobie podniesiemy, bo tutaj też pod wodą trochę tam pokręciliśmy z tymi gruntami. No a później wiadomo, jakie są efekty. Jeżeli ktoś kręci zbyt mocno pod wodą, to i na wodzie później widać tego rezultaty. Także tak, tu póki co coś takiego zrobimy. Czemu? Ponieważ dzięki temu możemy tutaj to zrobić zakręt i musimy poczekać, aż tu woda dopłynie, aby nam spokojnie ten brzeg się tutaj postawił. Tak, się bardzo. No i powiedzmy, że się już postawiło. Teraz postawmy z powrotem ten budynek i widzimy, że jest to zbyt krótki odcinek. I tak niestety trzeba trochę pokręcić, ale koniec jest opłacalny. No i proszę bardzo, mamy gotowy, wciśnięty tutaj port. On działa, będzie działać w 100%, ma poza tym ma działać. Ale nie, już sprawdziłem, statki stąd mogą spokojnie wypłynąć. Wygląda to trochę sztucznie, po prostu naciąganie, ale od czegoś nie ma po prostu naginania praw fizyki w City Skylines, tak? W końcu City Skylines to nie jest nic dziwnego, nic nowego. Naginanie praw fizyki. Także tak, to wygląda. Tutaj jest trochę to poprzycinane, ten grunt, no widzimy, jak to mniej więcej wygląda. No, widzimy po prostu, tak? Dobrze, tutaj trochę to jest podschodzone. W przyszłości tutaj też trzeba będzie po prostu wszystko tak podorównywać, żeby nie było i nikt nie miał tutaj do czegokolwiek się przyczepić, że jest tutaj jakoś naciągane to i że tak naprawdę tutaj nie ma tego wału i w ogóle. Nie. To wszystko już tutaj wygląda. O, tutaj jeszcze trochę na przykład więcej było ziemi, wychodziła nawet. To wygląda całkiem, bym powiedział, że nieźle. No i teraz tak, jak widzicie, tutaj pływają, jeżdżą te pojazdy i tak dalej. Teraz trzeba zrobić całą siatkę. O, tu jest niezły towarowy węzeł. No i sobie właśnie tym zajmijmy się. Na sam koniec, już po tym wszystkim, ja zrobię tutaj faktycznie te miejsca, żeby te statki mogły pływać, ale to już będzie końcówka. Więc to tak. No i tu musimy to zrobić według tego schematu, który tutaj był już wcześniej. Czyli z tego co pamiętam, to było coś takiego, tak. I po środku właśnie pozostaje nam trochę jeszcze miejsca. No i tak, my tu sobie zrealizujemy coś takiego jak ciekawe podłączenie, mianowicie. O, jak widzicie, jest coś takiego. I tutaj sobie zrobimy wjazd prosto, żeby tutaj to jakoś trochę było ciekawsze niż taka zwykła droga, prosta i w ogóle. Ale ja sądzę, że mimo wszystko to byłoby jeszcze bardziej ciekawe. Coś tak. Tutaj, o, jest, da się zrobić taki, tylko trzeba zrobić ten najkrótszy zakręt możliwy. Jego się trudno robi, ale jak się go zrobi, to jest, ma się satysfakcję. Natomiast tutaj to już nie wiem, o co mu chodzi. Najwyraźniej jest już za dobrze zrobione. Tak też niestety da się zrobić coś zbyt pięknie, zbyt tak, żeby się tego później już nie dało odkręcić. No i tak. My sobie tutaj to więc w takim wypadku będzie trzeba zrobić dojazd dotąd. No i coś takiego. Nie wygląda to już tak ładnie. Więc zróbmy sobie trochę po prostu taki zakręcik. O, i nie jest jeszcze aż tak źle. No i to będzie w ten najlepszy sposób. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy tego nie podłączyli z jakimś częstszym tutaj traktowaniem. No i teraz tym się właśnie zajmiemy. Po pierwsze, jak widzimy, tutaj jest coś takiego. Jest budynek tutaj jeden i tu budynek dwa, w sensie droga. No i musimy jakoś teraz je ładnie tutaj podłączyć. To jest oczywiście bardzo trudny i ostry zakręt, właściwie nie do zrealizowania w normalnych warunkach, ale postaramy się, aby było. No i tak, te drogi łącznikowe tutaj będą w przyszłości, ale one będą w dalekiej przyszłości, kiedy już będzie wiadomo mniej więcej, jak tutaj wygląda ten schemat
drogowy. A póki co po prostu tutaj robimy, jak to ma mniej więcej wyglądać. Tak, tu będzie jeszcze oczywiście stacja metra. Z tego co widzimy, zobaczcie, już tu coś do nas przypłynęło. 75 osób i muszą się korzystać z no, jakiegoś tam zwykłego transportu, bo nic innego tutaj należy, nie daliśmy im. Co jest już ciekawe co najmniej. O, i zobaczcie, jest już faktycznie jakaś tutaj komunikacja się dzieje. Czy my w tym mieście mieliśmy taksówki? Chyba raczej nie. Tak? No. To już nie będziemy tutaj oczywiście wmontowywać, bo nie ma sensu. Ale jacyś turyści faktycznie zaczynają tutaj nawet płynąć. Jakbyśmy kliknęli sobie to, to może będzie widać, tak, czy jakieś płynne statki, płyną jakieś statki. No dobrze. Tak, te możemy w sumie powyłączać póki co, bo one i tak nie produkują nic. A tak jak mówiłem, na sam koniec sobie podłączyć. To teraz zróbmy tutaj te stacje. Najpierw zróbmy tą ostatnią. Bo ewidentnie, jak widzicie, popyt na to jest. Na tych naszych mieszkańców jest i to duży. I z tego trzeba skorzystać, bo to nie ma co marnować. No i tak, tutaj widzę, że coś się trochę rozjechała siatka. Ale nie wiadomo czemu, bo wszystko się zgadza nawet. Tak, jak my robiliśmy tutaj stację, okej, trzeba po prostu zrobić tutaj drogę w środku, na takiej mniej więcej wysokości. Teraz sobie musimy znaleźć, tylko tak, tą drogę chyba trzeba będzie zrobić od drugiej strony, ponieważ jestem przekonany, że większy będzie ruch od drugiej strony w tym przypadku, bo jest po prostu dworzec, w sensie dworzec, port. No i tak, szukamy sobie naszego peronu, w sensie stacji, i stacja to jest ta. I ewidentnie droga musi być dłuższa, bo tam nie chce nam się to zbytnio ruszyć. Więc proszę bardzo, szukamy, znajdujemy i mamy. Także tak to wygląda. I teraz pytanie, czy my to zrobiliśmy w dobrym odcinku? Nie. Musimy przesunąć o jedną kratkę w bok, żeby nam jak najlepiej ta stacja weszła. Właściwie to nie jest duża różnica, ale ponieważ już przesuwamy o jeden, to przesuniemy sobie o... O, dotąd. To będzie wtedy i tak dobrze. Tak, jest o jeden faktycznie tutaj cofnięty, jak widzicie, lekciutko. Ale on nie będzie robić dużej różnicy, a tutaj będzie już to ładniej wyjeżdżać. No i tak, stąd sobie już od razu powiem, że zrobimy sobie tutaj wyjazd. Nie byłbym sam, gdybym tego nie zrobił. W skrócie. Takie coś. I tu będzie on sobie wykręcać ładnie. I on tu ma wykręcić się. Żeby nie było. To też jest tutaj... To tak będzie wyglądać. O, widzicie, tutaj się wejdzie pierwszy słupek. I tutaj będzie wykręcać dalej ze słupkiem tutaj. Tak, dokładnie, tylko bez tego podniesienia. Gdy chcesz, żebyś zrobić szybko odcinek jeszcze jeden, ale jesteś perfekcjonistą i nie chcesz, żeby jakikolwiek błąd tutaj ci wszedł i jakikolwiek różnica gruntów. No, widzicie. Właśnie z czymś takim tutaj macie teraz do czynienia. No ma, ładnie to wygląda i całkiem nieźle. Naprawdę jest dosyć duży ruch. Tak, będzie jeszcze jeden ten port, on będzie się tutaj znajdować w przyszłości. I prawdopodobnie jeszcze gdzieś może jeden wciśniemy ewentualnie, bo to jest coś zbyt duży ruch to ma, żeby tylko jeden taki sobie pozostawić. No i tak, stacja ta druga wypadałoby. Tak, bo ja chcę tutaj, w sensie w teorii moglibyśmy tutaj wcisnąć jeszcze jedną tu, jedną tu. Ale sądzę, że będzie trochę ich przydużo, więc sobie po prostu uwalnimy tutaj jedną tutaj. Cyk. I ona powinna nam w pełni zaspokoić potrzeby. Tutaj trochę przesuniemy jeszcze tutaj w tą stronę. No bo i tak widzieliście przecież, że dużo ludzi z tego nie korzysta. Poza turystami, którzy teraz nagle się zaczęli pojawiać. Tak. Przewidziane są w przyszłości jakieś tutaj skręty, rozjazdy i tak dalej. Ale to jest przyszłość, przyszłość i jeszcze raz przyszłość. To tak, tu oczywiście trzeba zrobić połączenie tych dróg. Najlepiej byłoby to zrobić tędy. Bo to później najciekawiej wygląda. No ale tutaj wiemy od razu, że się nie podłączymy. Więc w takim wypadku robimy sobie tak. Tak i później stąd tak. A i proszę bardzo. Taki ciekawy już tutaj rozjazd się przy okazji postawi. No i dobra, no i tak, kolejny byśmy sobie zrobili tutaj za tym podłączenie. I kolejny będzie jeszcze tutaj jedno podłączenie. Tylko nie jednokierunkowe, a zwykłe, bo tutaj wbrew pozorom to nie ma dla mnie zbyt dużego znaczenia, żeby to jeszcze było jednokierunkowe.
No ma, tutaj to wygląda całkiem nieźle. Rotunda tutaj nie tworzymy, ewentualnie, żeby może bardziej załagodzić tutaj kierunki. O, dokładnie w ten sposób możemy to zrobić. I jest w teorii zachowane, że tutaj są dwa kierunki. To tak, widzimy też ewidentnie, że ruch jest dosyć duży. Że oni wszyscy próbują właśnie tutaj wciągnąć się na górę. Więc tutaj zmienimy tą drogę, bo tu ogólnie głównych ulic nie ma, jak widzicie. W tym mieście zbytnio takich główniejszych tutaj nie wstawiamy. Czemu? No prosta przyczyna, bo nie ma dżemu. To jest po pierwsze, a po drugie nie ma właściwie sensu i montowywać w tak małą ulicę. Ale ponieważ to już jest trochę większe miasteczko i trochę większe tutaj to wszystko zabudowanie, no to sobie wmontujemy taką jedną rzecz. No i tak, najpierw sobie tutaj puśćmy ten tunel metra. Później on tu się powinien ciągnąć dotąd, jakoś mniej więcej. A ten też tutaj się ciągnie mniej więcej, no powiedzmy, że dotąd. Już sobie trochę powiększymy ten zakręt sztucznie, żeby to jakoś wyglądało lepiej. Tak samo tutaj sobie powiększymy, bo jak już powiększacie zakręty, to trzeba je robić równomiernie z obydwu stron, żeby wam tutaj jakieś później fikaśne rzeczy nie pochodziły. No i powiedzmy, że jest dobrze. No i teraz trzeba przeciągnąć nasze dwie linie metra. Tak, mamy dwie aż. Więc one powinny tutaj spokojnie zaspokoić właśnie nasze port, które już widzę, że ma jakąś obławę. I to linia metra teraz pewnie będzie mieć też również obławę. Dzięki temu już tutaj jakoś się pojawiła nagle większy ruch. Przynajmniej pasażerowie zaczęli się pojawiać znikąd. Co jest co najmniej ciekawostką, której tutaj jeszcze nie mieliśmy po prostu do czynienia. No i teraz tak, złap te przystanki, stacje właściwie. Żeby one tutaj spokojnie się zatrzymywały, akurat się udało, nie było aż tak źle. Co jest dziwne, jak na Cities. No i od drugiej strony sobie puścimy na razie jedną linię metra. Ona się tu będzie podłączyć tak w ten sposób, to jest tylko chwilówka. A po to, aby jakieś tutaj podłączenie od drugiej strony było dla tych naszych tutaj osób. Więc proszę bardzo, to jest podłączone ewidentnie. Tu jest stacja, to jest podłączone. Tu się wszystko to łączy. No i tu ewidentnie jest młyn. I aby to jeszcze tutaj lepiej właśnie zorganizować, tu damy sobie już sklepiki, żeby się budowały. Także tak, zróbmy teraz jeszcze jedną rzecz, zanim skończę tą część. To puścimy sobie tutaj wszędzie, żeby się handel budował, bo ewidentnie widzimy, że on tutaj ma zapotrzebowanie swoje na właśnie tego typu rzeczy. Więc proszę bardzo, cyk, 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 cyk. No i teraz pozostaje wybudować tą część, ale to zrobimy już trochę później. To jeszcze tylko tutaj zróbmy sobie, żeby się budowali. No i jak już mam trochę taką większą przestrzeń, to tutaj też coś innego mogę. Ktoś korzysta z naszej stacji metra? Aż dziwne, że nikt. Aż dziwne. Najprawdopodobniej jest jakiś błąd i nie chce się podłączyć. Więc zrobimy to w ten sposób. Cyk, cyk i może coś się zmieni. No i proszę bardzo, wracamy po krótkiej przerwie, po krótkim timelapsie. No i tak, możemy włączyć te wszystkie budynki po pierwsze. Więc zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. Proszę bardzo, wszystkie tutaj ładnie się rozkręcają. Tutaj nawet jeden tam pociągnąłem. I widzimy ewidentnie, że tych statków pasażerskich tutaj jest zbyt dużo. Ale na razie na ten temat nie będę nic mówić. Za chwilę do tego przejdę. Na razie włączmy sobie, żeby nasz przemysł zaczął tutaj działać.
No i tak, mamy tutaj te drogi. One wszystkie tutaj będą się łączyć z tą aleją, która tutaj zejdzie na dół, to jest ważne. Natomiast jakby było tego mało, w sensie tak, to lotnisko, on na pewno będzie jakoś gdzieś w tym rejonie wciśnięte. Jeszcze zobaczę, czy mi się udaje tu schować, czy nie. Byłoby na pewno miło, ewentualnie tutaj mogę coś te węzły trochę poprzestawiać, ale ja po prostu tej części na razie nie będę rozbudowywać. Chociaż, trochę ją rozbuduję, ale minimalnie, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, jak to ma wyglądać. No jak tutaj widzicie, się trochę pozmieniało. Tak, po pierwsze, jak widzicie, multum statków przypływa. I to one są zazwyczaj pełne turystów. I to tak naprawdę pełne. I to jest co najmniej ciekawe. Co oznacza, że trzeba będzie koniecznie gdzieś jeszcze wstawić drugi taki port, no bo on tutaj ma Armagedon. Dokładnie. I oni wszyscy idą do metra. Udało mi się zrobić, żeby oni tutaj przychodzili. I zanim ten tramwaj wam opowiem, to musiałem wszystkie stacje przebudować do czegoś takiego. I dopiero teraz zobaczcie, jak dużo ludzi chce z nich korzystać. Wcześniej to po prostu były niepodłączone do systemu stacyjnego i dlatego to one nie działały i dlatego tak mało osób z nich korzystało. Bo tam po prostu ludzie tylko i wyłącznie nas działa. Więc wyburzyć jakiś budynek obok i zobaczcie, już ktoś idzie. Widzicie? Tak, to jest niedobra metoda, no ale najprostsza. Tak samo jest tutaj. Tutaj też już zaczęli ludzie chodzić. No i oczywiście się cieszymy, bo w końcu zaczęło to jakoś sensownie działać, a nie tak jak to wyglądało wcześniej, że były stacje przez nikogo nieużywane. Dalej kolejną rzeczą to jest to, iż tutaj już jest tunel przygotowany i on będzie się łączyć tutaj z tym, tą drogą. Tutaj będzie taki podziemny tunel do przemysłu podłączony. Tak, sądzę, że to może być coś ciekawego. Kolejna tutaj jest dosyć duża aleja, arteria. Ona będzie tutaj się łączyć oczywiście z tą aleją, po czym później będzie wykręcać, będzie jako autostrada wyjeżdżać. Taki jest plan na nią, bo wtedy tu będziemy mieli dosyć już duże połączenie. To jest małe, no to wiadomo, będzie podłączone i tramwaj nas został po prostu przyciągnięty. Tutaj postawiłem coś takiego jak tarok rybny, bo stwierdziłem, że ich jest mało, a akurat w takim rejonie, gdzie jest tak blisko ryba, powinny być. No i tu nasz tramwaj sobie jedzie zygzakiem, jedzie i tu sobie skręca, żeby podjechać do naszego właśnie portu, bo widzimy ewidentnie, że ma on obłożenie. Sobie tutaj przyjeżdża, tutaj wjeżdża w aleję tą dużą i później tutaj wjeżdża, to będzie pętla mała. Także tak to póki co wygląda, zobaczmy. Słuchajcie, tutaj te statki się, zobaczcie jak one wypływają. No one bardzo blisko płyną tego, ale zrobię tak, żeby minimalnie przepłynęły obok. O, no i no, zobaczmy, ten statek już wraca, czyli jest pełen. No to dobrze. O, swoją mam odznaczone pieszych. Dlatego może tutaj nie widzieliśmy w tej ostatniej... Czekajcie. No możliwe. Możliwe. Także tak to wygląda. Tutaj też jest 100%. Tu też jest 100%. Tu też jest 100%. I tutaj jeszcze nie dopłynął. On już wraca. I wydaje mi się, że jest za mało. Race. Tak, jest 75. To trzeba będzie to porobić. Tak. Jest na poziomie 75. Nie. To ja chcę mieć 100% pewność, że wszystko jest wydobyte. Wszystkie ryby są złowione, jakie mogę w tym rejonie złowić. Więc tak, tu jak widzicie jest maglownik co do tych naszych wodnych połączeń z wszystkimi różnymi statkami i tak dalej. Więc tutaj połączymy to i jakoś w ten sposób teraz powinno być lepiej. Jeszcze ewentualnie możemy zrobić coś takiego. On tutaj sobie tak skracał. A my sobie możemy zrobić, żeby tutaj sobie zakręcał. I tutaj jeszcze takie coś. No i teraz już na pewno musi mieć 100%. Zresztą jakby coś zobaczymy. Słuchajcie, tutaj jest statek, który płynie bez linii teraz. A nie, to jest inny. Dobra. Dobra, nieważne. Tak, dobrze, to tutaj będzie nasz przemysł ewidentnie funkcjonować. A tutaj te promy mają jakichś pasażerów? No, na pewno jest to mniejszość. Podobnie tutaj, co tu przypływa. Więc w skrócie, ten port ma wielkie obłożenie. Tu było za dużo autobusów, tych pojazdów drogowych. Po prostu bardzo prosto zmienić. Tak samo jak te lotnisko, ale to lotnisko to wiadomo. Nawet na jego temat to nie będę się rozwodzić. I w tym momencie kończymy dzisiejszy odcinek. Miał być całość, mieliśmy jeszcze zrobić tamtą całą część, tamtą całą dzielnicę na dole, ale niestety zabrakło nam czasu, a właściwie odcinek byłby zbyt długi. Dlatego, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie płyty. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i cóż, żeby nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejna będzie
Jana Pawła, a później znowu Industries, dokończenie tego odcinka, też trwające z jakieś około 25 minut. Do zobaczenia. Cześć!